Wrocławski Magazyn Miejski, piątek, 15 grudnia. Artur Kisielewicz, witam i zapraszam na dzisiejsze szczegóły. Minister budownictwa, konferencja prasowa. W pijalni Wód Palmiarni Inowrocławianka odbyła się gala wręczenia nagród w plebiscycie na architektoniczne wizytówki naszego miasta. O tym, kto otrzymał nagrodę, decydowała 12-osobowa kapituła. Tradycyjnie wręczono nagrody w trzech kategoriach: obiekt nowo wybudowany, adaptacje, remonty, przebudowy oraz nagroda internautów. W tym roku tytuł Mister Budownictwa w kategorii obiekty nowo wybudowane otrzymała kamienica Moderna, znajdująca się przy ulicy Solankowej 57. Natomiast w kategorii remonty, przebudowy wygrał budynek Sądu Rejonowego, znajdujący się przy ulicy Narutowicza 42. Internauci również wybrali swój typ, swojego mistera budownictwa i jest to nowa siedziba Flandrii, budynek znajdujący się przy ulicy Andrzeja 15. Zwycięzcy otrzymali nagrodę pieniężną w wysokości 5000 zł, tablice pamiątkowe z brązu do umieszczenia na nagrodzonych obiektach oraz statuetki i dyplomy. W Urzędzie Miasta odbyła się konferencja prasowa poświęcona przedświątecznym zdarzeniom. W konferencji wziął udział prezydent Inowrocławia Ryszard Brejza, dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji Wiesława Pawłowska oraz dyrektor Kujawskiego Centrum Kultury Monika Śliwińska. Najpierw przedstawiono informacje dotyczące kiermaszu świątecznego, który odbędzie się już w najbliższą niedzielę na inowrocławskim rynku w godzinach od 10 do 15. Dużą część konferencji poświęcono zbliżającej się tegorocznej inauguracji bożonarodzeniowej szopki. Na obie imprezy zaprasza włodarz miasta. Co roku dbamy o to, aby okres przedświąteczny dla Inowrocławian nie polegał tylko na tym, że zajmują się tym, co jest potrzebne na święta we własnych mieszkaniach, własnych domach, własnych rodzinach, ale przedstawiamy ofertę polegającą na tym, aby zmobilizować trochę rodziny inowrocławskie do wyjścia z własnych domów i zaczerpnięcia świeżego powietrza, odbycia spacerku na rynek inowrocławski. I tam przygotowujemy, jako w centrum naszego miasta, szereg atrakcji. Atrakcji dla każdego inowrocławianina, bo w każdym wieku i według różnych oczekiwań oczywiście. W niedzielę najbliższą odbędzie się od godziny już 10 kiermasz przedświąteczny. Będzie można zakupić oświetlenie świąteczne, choinki, upominki różne. To, co jest pięknego, to, co może być drobiazgiem bardzo cennym dla osoby, której chcemy coś takiego miłego sprezentować, znajdziecie Państwo na pewno na rynku. Także zapraszam już w tej chwili, najbliższa niedziela, godzina 10. 22 grudnia na rynku odbędzie się tradycyjne spotkanie wigilijne wraz z otwarciem szopki kujawskiej. Będą zwierzęta, będzie wiele innych atrakcji, upominki dla dzieci, święci Mikołajowie, nagle się pojawiający, jedni będą wjeżdżali, inni będą się nagle pojawiali na rynku, nie powiem w jaki sposób jeszcze i skąd, w każdym razie mamy szereg niespodzianek przygotowanych, no i oczywiście tradycyjny posiłek będziemy serwowali, zarówno żurek, jak i również inne potrawy dla mieszkańców Inowrocławia. Z góry przepraszam tutaj Państwa, że tak w poprzednich latach trzeba będzie troszeczkę odstać w kolejce, ale wierzę, że tu Państwo się wykażecie pewną cierpliwością i zrozumieniem, ponieważ w tych spotkaniach na rynku bierze udział kilka tysięcy Inowrocławian. I myślę, że będziecie zadowoleni, jeżeli przyjdziecie. Także serdecznie Państwa zapraszam, moi kochani. Najbliższa niedziela od godziny 10 na kiermasz przedświąteczny i w tym samym miejscu na rynku 22 od godziny 16 spotkanie wigilijne z odsłonięciem, z otwarciem szopki kujawskiej z całymi rodzinami, z dziećmi, rodzice, babcie, dziadkowie. Spotkajmy się tam razem. Zapraszam serdecznie. I właśnie przedświąteczne tematy kończą dzisiejszy Inowrocławski Magazyn Miejski. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.
22 grudnia o godzinie 16 w centralnym punkcie miasta odbędzie się 14 wigilijne spotkanie mieszkańców Inowrocławia połączone z otwarciem bożonarodzeniowej Szopki Kujawskiej. Prezydent Ryszard Brejza wraz z gośćmi w tym roku będzie częstować mieszkańców wieloma smakołykami. W menu zaplanowano 1500 porcji zupy grzybowej, tyle samo porcji żurku i grochu z kapustą, 100 porcji pierogów z kapustą i grzybami, mięsem oraz serem, ponadto smażoną rybę i ciasto. Nie zabraknie bloku artystycznego. Tym razem dzieci wybiorą się ekspresem polarnym na biegun do Domu Świętego Mikołaja. Warsztaty pieczenia pierników, świąteczne stędy, konkursy z nagrodami, świąteczny pokaz laserów. To tylko niektóre atrakcje czekające tego dnia na przybyłych. Szopkę bożonarodzeniową ze zwierzętami będzie można odwiedzać do 27 grudnia w godzinach od 10 do 18, a po Wigilii i Pasterce do 2 w nocy. Marcin Grabiak, witam serdecznie, zapraszam na kolejną rozmowę dnia. Bardzo lubię to spotkanie, bo dobry, temat mówi już o wszystkim. No, zapomniałem się przywitać, witam serdecznie. A mówimy o inauguracji bożonarodzeniowej szopki i o kiermaszu świątecznym. To znaczy, że święta tuż, tuż. Najpierw kiermasz świąteczny, najbliższa niedziela, tak? Tak. Zapraszamy wszystkich mieszkańców Inowrocławia i nie tylko, wszystkich gości i wszystkich tych, którzy nie mieli dotąd czasu na zrobienie takich dodatkowych jeszcze zakupów, takich wisienki na torcie, jak to się mówi, czyli jakieś ozdoby świąteczne, choinki, mogą także uzupełnić swoje ewentualnie gastronomiczne wyroby o to, co będzie można tam kupić. Będzie można spróbować pieroga, będzie można spróbować barszczyku świątecznego, a wszystko odbywa się na rynku 17 grudnia w godzinach od 10 do 15. Będzie przeszło 50 wystawców. Myślę, że i kolorowo, i świątecznie, i tak sympatycznie na naszym inowrocławskim rynku będzie można właśnie zakończyć jakby całą eskapadę związaną z zakupami, z tym wszystkim, co pozwoli nam je świetnie spędzić. Co ciekawe, nie są to kupcy z najbliższego regionu, ale czasami z tego, co pamiętam, i nawet z bardziej odległych miejsc. Tak, to już jest szósty kiermasz. Pierwszy mieliśmy wielki problem, żeby w ogóle zdobyć chętnych do zaprezentowania swoich umiejętności, ale nie tylko umiejętności, także jakby elementów, które bezpośrednio mają związek ze świętami i właśnie będą poszukiwane przez naszych mieszkańców, a w tej chwili naprawdę nie ma z tym problemu. Zainteresowanie jest bardzo duże, jest sporo rzemiosła, hafciarskie usługi, ale także mamy artystów, rzeźbiarzy. Myślę, że naprawdę każdy coś tutaj dla siebie znajdzie ciekawego. Ciekawe stoiska, naprawdę warto przyjść, tak, i skorzystać z tej oferty. Przypominamy, niedziela od 10 do 15, tak, inowrocławski rynek. Tak jest, zapraszamy. Zostajemy na tym inowrocławskim rynku, bo to jest taka główna świąteczna arena przed Bożym Narodzeniem. 22 dzień grudnia, to już wtorek? Piątek. Piątek, to już piątek, tak, rzeczywiście, bo niedziela, Wigilia. 22 tak. dzień grudnia, inauguracja bożonarodzeniowej szopki. Tradycyjnie od 16. Jak tak. zaczynacie? Zaczynamy otwarciem wrót szopki, choć cały temat tego spotkania to jest takie wigilijne spotkanie mieszkańców Inowrocławia. Szopka jest jego jednym z ważniejszych elementów, ale przede wszystkim te interakcje, to spotkanie, to jest cel sam w sobie, uświetnienie obchodów święta Bożego Narodzenia w każdej z możliwych form. Jedną z nich jest właśnie szopka, wyposażona zarówno w interaktywne postaci, które dzięki swym walorom mogą zmieniać pozy, możemy z nich, że tak powiem, modelować odpowiednie aranżacje wyglądu tej rodziny świętej, ale oprócz tego żywe zwierzęta. Żywe zwierzęta to także staranie o zapewnienie atrakcyjnych tego typu milusińskich zwierzątek, które na pewno tematycznie nie do końca wiążą się z narodzeniem Pana Jezusa, natomiast na pewno są mile widziane przez mieszkańców Inowrocławia i ich dzieci. No, ponieważ słyszałem, że wielbłąda nie będzie. Nie będzie tego roku wielbłąda, za to w to miejsce będą trzy owce, troszeczkę większe od tych naszych krajowych. Croissant się nazywa.
nazywają. Będą mają takie nietypowe rogi, są bardzo atrakcyjne. Mam nadzieję, że zastąpią godnie wielbłąda. Będzie też lama, będą lamy i będzie alpaka. To jest taka z tych egzotycznych bardziej zwierząt. Oprócz tego kuce szetlandzkie, oprócz tego osiołek, kuski, owieczki, króliczki i różnego rodzaju ptaki domowe. Myślę, że to będzie wspaniałe miejsce do spotkania się jakby z tą inscenizacją charakterystyczną dla świąt Bożego Narodzenia. I to nie ale tylko także 22 grudnia, tak? I nie tylko. 22 zaczynamy. Zaczynamy o godzinie 16, 18 szopka zostanie zamknięta, ale od tej pory każdego dnia w godzinach od 10 do 18 można odwiedzać zwierzęta, zrobić sobie zdjęcie pamiątkowe i posłuchać kolęd, bo tam także będzie taka możliwość. Natomiast w samą Wigilię możemy również w nocy odwiedzić szopkę, bo w godzinach od 22 do 2 będą otwarte jej podwoje dla naszych mieszkańców. Takim nieodłącznym elementem inauguracji bożonarodzeniowej szopki jest nie poprawy, święty Mikołaj. I wiem, że nie zdobędę informacji, jak się tym razem pojawi w innej formie niż rok temu. Tak, jest to też spędza sens powiek pracownikom marketingu Ośrodka Sportu i Rekreacji. Cóż takiego wymyśleć, aby nasze dzieci zaskoczyć. Niektóre z koncepcji są niemożliwe do realizacji z uwagi na ukształtowanie terenu, na zabudowę, więc tutaj już aż tak daleko sięgać fantazją nie możemy. Niemniej będzie zaskoczenie i mam nadzieję, że uda nam się sprawić, że dzieci będą się uśmiechały, a ten Mikołaj stanie się taki bardzo wiarygodny. W związku z tym 22, myślę parę minut po 16, czyli dopiero kiedy prezydent w asyście swoich gości otworzy szopkę, dopiero wtedy będziemy szukać Mikołajów. Będzie ich sporo, z nimi też wiążą się różnego typu atrakcje. Myślę, że to wszystko już na rynku 22. Kto przyjdzie, na pewno nie będzie żałował. Dokładnie. Dla was takim ważnym logistycznym przedsięwzięciem jest przygotowanie całej tej oprawy związanej z rozdawaniem potraw. Tak. W tym roku jakie potrawy, ile tych potraw, ile produktów? Wszystko już rozpoczęliśmy dużo wcześniej, przynajmniej z półtora miesiąca temu poszły również prośby do przedsiębiorców, do handlowców o wsparcie naszej inicjatywy. Przechodzi ona nasze wyobrażenie, jest naprawdę bardzo duży odzew. W tej chwili sporo środków finansowych zebraliśmy, ale także gotowych produktów, które zostaną przetworzone na potrawy. Tego roku wzorem minionego będziemy mieli również żurek kujawski i groch z kapustą, ale oprócz tego zupa grzybowa, pierogi z grzybami i kapustą, z mięsem, z serem. Nawet będziemy mieli drób pieczony, ryba przynajmniej w około 1000 porcji i słodycze, czyli ciasto i kawa, herbata dla wszystkich, którzy będą chcieli zakończyć tą biesiadę na słodko. Myślę, że dzięki hojności sponsorów, których lista zostanie opublikowana, a wszystkim wyślemy, pan prezydent podziękuje osobiście, możemy uzupełnić braki ewentualnie w towarze, który dostaliśmy w formie rzeczowej, właśnie dokupując ilość taką, która zapewni nam dość obfite wydanie dużej ilości potraw. Prawie każdej będzie około 2000, prawie każdej. I to wszystko pyszne, bo jak pytam mieszkańców, to zawsze pytam się, czy zrobi pan podobną. Nie zrobię, bardzo pyszne. Tak, tym bardziej ja chcę reklamować koło gospodyń wiejskich. No, dokładnie. Naprawdę super produkcja, bardzo duże zaangażowanie, no i smaczne, takie jak w domu. Dokładnie. Jeszcze dodajmy, że takim udekorowaniem tej inauguracji będą różnego rodzaju atrakcje przygotowywane przez Kujawskie Centrum Kultury. Tak, bardzo ściśle współpracujemy od zawsze właściwie z Kujawskim Centrum Kultury, które zajmuje się już tą stroną bardziej duchową w rozumieniu części artystycznej. Wszystko ma być właśnie klimatycznie, ma mieć swoją atmosferę, taką duszę świąteczną i myślę, że ze sceny, która zostanie postawiona na terenie rynku, będzie także telebim, który będzie jakby przybył
przybliżał nam to, co się na nim dzieje. Będzie dwóch prowadzących, sporo Mikołajów, wszystkie te postaci, które towarzyszą Mikołajom, możliwość robienia zdjęć i z Mikołajem, i prezenty, i słodkości dla dzieci. Orkiestra Dęta jak zwykle rozpocznie serią swoich kolęd. Myślę, że naprawdę Kujawskie Centrum Kultury, z tego co wiem, no, coraz bardziej nas zaskakuje, coraz to nowszymi, innymi, bardzo takimi nowoczesnymi nawet technicznie, czy atrakcjami, które nawiązują wspaniale do tych tradycyjnych klimatów. I zapraszamy całe rodziny Miluzińskich 22 grudnia na Inowrocławski Rynek, a na kiermasz w niedzielę 17 grudnia. Tak, serdecznie, serdecznie zapraszam. Dziękuję bardzo za przybycie do studia. Przypomnę, moim Państwa gościem była pani Wiesława Pawłowska, dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Inowrocławiu. Dziękuję bardzo.